To ja zapraszam tymczasem wszystkich na kawę jeszcze, jak ktoś ma ochotę. Teraz będzie prelekcja na temat Pythona, Pythona w Debianie. Poprowadzi ją pan Piotr Ożarowski. Pracuje w firmie Flybox, gdzie zajmuje się programowaniem w Pythonie na Debianie. Prywatnie interesuje się piłką nożną i fantastyką. Oddaję głos. Pan Piotr Ożarowski, Python w Debianie. Witam wszystkich, którym się udało. Raz, dwa. Witam wszystkich, którym się udało tak wcześnie rano w niedzielę pojawić. Prelekcję podzieliłem na cztery części. Najpierw postaram się powiedzieć kilka słów na temat polityki, jaką przyjęliśmy w Debianie dotyczącej Pythona, paczkowania, interpretera, bibliotek i tak dalej. Bo jest kilka rzeczy, które są inne niż, inaczej rozwiązane niż w Pythonie, tym, który sobie zainstalujecie, jeżeli ściągniecie bezpośrednio źródła z Python.org. Następnie przedstawię kilka narzędzi, które używamy w Debianie, które napisałem, które wspomagają przygotowywanie paczek z bibliotekami. No i to posłuży temu, żeby w części trzeciej pokazać kilka trików, kilka metod instalacji bibliotek, których nie ma w Debianie. Bo najprościej jest po prostu wpisać apt-get install Python Mako na przykład i w ten sposób zainstalować bibliotekę. Ale co robić, gdy danej biblioteki, której potrzebujemy, nie ma w Debianie? To właśnie w tej trzeciej części postaram się kilka narzędzi przedstawić. A następnie pokazać w praktyce, jak to wygląda. Ewentualnie odpowiedzieć na pytania. No, ale tytułem wstępu najpierw może, czym jest Python? Python to język dla osób, które się nie orientują. To język programowania. Bardzo przyjemny. Programuję w tym języku już dobre 10 lat. Jest naprawdę bardzo łatwy do nauki. Bardzo łatwo można zacząć coś w nim pisać. Bardzo szybko uzyskuje się efekty. Posiada bardzo rozbudowaną bibliotekę standardową. Praktycznie można napisać całe programy, nie instalując nic spoza repozytorium, spoza oficjalnej listy bibliotek. A sam kod czyta się naprawdę bardzo, jest klarowny i czyta się go nawet po kilku miesiącach od napisania własnego kodu. Można dalej zrozumieć, o co chodzi, bo gdy od czasu do czasu coś na przykład w Perlu muszę napisać, to zdarza mi się, że po tygodniu czy po dwóch sam się nie orientuję, o co w tym chodziło. A w Pythonie takich problemów nie ma. Tam nawet jeżeli się czyta kod napisany przez kogoś innego, zwłaszcza jeżeli ten ktoś jeżeli ten ktoś pisał kod zgodny z PEP8, to jest taki standard, jak ma wyglądać kod, to naprawdę się czyta to bardzo przyjemnie i nie ma problemów z odczytaniem intencji autora.
A Debian to system operacyjny. Bardzo staram się, żeby był uniwersalny. Raz, że wspieramy chyba największą ilość architektur samego Linuxa z kilkanaście. A poza tym nie tylko samego Linuxa, ale także na przykład od ostatniej wersji stabilnej Debiana z jądrem FreeBSD, a także na przykład Hurda. Są też prace nad włączeniem jądra NetBSD. Uniwersalny także dlatego, że można go odpalić na naprawdę różnym sprzęcie, od telefonów przez Raspberry Pi, oczywiście laptopy, desktopy, po serwery. I to takie serwery naprawdę potężne. Nasz aktualny jeszcze DPL, czyli Debian Project Leader, kiedyś zapytał jednej z bardzo dużych instytucji, dlaczego wybrali akurat Debiana, a nie jakieś inne dystrybucje, które mają wsparcie komercyjne i tak dalej, to usłyszał właśnie to, że oni często te paczki zmieniają sobie, dostosowują na przykład parametry GCC czy inne optymalizacje i w Debianie są pewni, że to będzie działać, że zmienią sobie ustawienia kompilatora i przebudują 20 tysięcy paczek i to będzie działać. Także stabilność jest jednym z takich rzeczy, na którą naprawdę zwracamy uwagę. Co niestety wiąże się z tym, że nie zawsze, niezbyt często wydajemy wersję. Tak średnio się staramy raz na 2 lata wydać stabilną. W najbliższych miesiącach pojawi się nowa. Może w tym miesiącu, może w przyszłym. No ale to tyle na temat Debiana. A jeszcze często jak rozmawiamy z autorami bibliotek Pythona, to są takie nieporozumienia, jeżeli chodzi o słownictwo. Dlatego takie 3 pojęcia wybrałem, które warto przedstawić, żeby przy porównywaniu, przy opisywaniu Pythona w Debianie. Przede wszystkim moduł. Przez moduł rozumiemy pliki Py, które można zaimportować. Przez rozszerzenie to też biblioteki, ale te napisane w C na przykład, czyli .so. I przez paczkę, i tu jest chyba najwięcej problemów, w Debianie rozumiemy plik deb albo DSC, jeżeli chodzi o paczkę źródłową, ale przede wszystkim my rozumiemy to jako tą paczkę, którą możecie przez apt-get install czy dpkg zainstalować, a w Pythonie jest to rozumiane jako podkatalog z plikiem int py i całą resztą plików. I tu jest właśnie często są pomyłki i nieporozumienia. Mamy w Debianie kilka paczek takich wirtualnych, dzięki którym można zainstalować interpreter. Jest to przede wszystkim paczka Python, czyli jak wpiszecie apt-get install Python, to zostanie zainstalowana aktualna wersja domyślna Pythona 2x, co jest... I to gwarantujemy, że to będzie zawsze Python 2x, bo w tej chwili w Arch'u na przykład paczka Python, po zainstalowaniu paczki Python, podobno jest instalowany Python 3, co trochę nam psuje koncepcję, bo wielu autorów bibliotek czy programów, którzy piszą swój kod na Arch'u, zakłada już przy ustalaniu shebangu, czyli tej pierwszej linijki w skryptach, która mówi, co dany skrypt powinien, który interpreter powinien odpalić dany program, są problemy, bo kod napisany w Pythonie 3 nie jest do końca kompatybilny z Pythonem 2, więc
Dlatego między innymi w Debianie i w Fedorze na przykład też w Red Hacie postanowiliśmy Pythona 2 i 3 traktować jako dwa oddzielne interpretery, czyli Python to będzie zawsze Python 2, w tej chwili 2.6 w Squeezie czy 2.7 w Wheezy, ale nigdy Python 3. Python, ktoś, kto chce zainstalować Pythona 3, powinien zainstalować paczkę 3. Dodatkowo mamy jeszcze wersję interpretera z rozszerzeniami debugowymi, które można na przykład w GDB używać. To jest Python DBG. Paczka Python Dev zainstaluje pliki nagłówkowe dla aktualnie domyślnej wersji Pythona. No a poza tym, jeżeli ktoś chce zainstalować konkretną wersję Pythona, to oczywiście może wpisać apt-get install Python 2.5, 2.7, 3.1. To samo z wersją debugową. Są też trzy paczki, które głównie są używane przez deweloperów, takie wirtualne, które instalują wszystkie aktualnie supportowane wersje Pythona. Python All zainstaluje na przykład teraz w Wizim Pythona 2.6 i 2.7. All Dev zainstaluje pliki nagłówkowe dla 2.6 i 2.7. A All DBG zainstaluje interpreter w wersji debugowej. Tak jak wcześniej wspomniałem, istnieją odpowiedniki dla wszystkich tych wcześniej wymienionych przeze mnie paczek dla interpretera 3, czyli Python 3 zainstaluje w tej chwili Pythona 3.3 na najnowszej wersji Debiana. W Stable jest to chyba 3.1 w tej chwili. W Wizim będzie 3.2. W Jesse, czyli tym następnym, 3.3. Tak samo są wersje wirtualne paczki dla debugera, dla plików nagłówkowych, dla wszystkich, wirtualna paczka, która zainstaluje wszystkie interpretery i tak dalej. Poza tym mamy w Pythonie jeszcze, bo sam Python to, jak mówię Python, to myślę o CPythonie, czyli implementacji Pythona w C, tej takiej referencyjnej, ale są też inne implementacje, na przykład PyPy, która zdobywa coraz większą popularność i ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że ona niedługo przejmie rolę tej takiej referencyjnej implementacji, bo w PyPy'u, PyPy to jest Python napisany w Pythonie i jest naprawdę szybka, bo tam korzystają między innymi z Jita, można nie wiem, garbage collector napisać w jeden dzień nowy, jest tam kilka różnych, bo sobie, skoro można tak łatwo napisać, to eksperymentowano z różnymi podejściami i PyPy naprawdę jest przyszłością, myślę, Pythona. Jest zwłaszcza naukowcy patrzą z nadzieją na PyPy'a, bo jest dosyć dobra już teraz integracja z NumPy'em, czyli taką biblioteką używaną przez matematyków, przez różnych naukowców. Jest szybki, zdecydowanie szybszy niż ta implementacja w C. Często kod napisany w Pythonie, odpalany pod PyPy'em potrafi być szybszy od nawet kodu bezpośrednio napisanego w C. Także to jest plus. Poza tym mamy Jitona, czyli Pythona napisanego w Javie. Znaczy to bardziej chodzi o integrację, że można w programach napisanych w Javie odpalać programy, skrypty jakieś w Pythonie i poza tym jest Iron Python, czyli taki odpowiednik Jitona dla .NET-u. No i z polityki to warto zapamiętać, że jeżeli ktoś w swoim programie używa jakiejś biblioteki foo, powiedzmy, to pierwsze co, jeżeli będzie szukał paczki, która dostarcza tej biblioteki w Debianie, to powinien spróbować
zainstalować paczkę python-foo, bo taką konwencję przyjęliśmy, że każda biblioteka, która się nazywa foo, dostanie nazwę python-foo, tak żeby nie było kolizji z paczkami, które dostarczają bibliotekę o podobnej albo takiej samej nazwie w innych językach. A gdy dana paczka posiada już namespace, na przykład sama paczka się nazywa bar, ale jest w namespace foo, to powinna mieć nazwę python-foo.bar, czyli dokładnie tak samo jak w kodzie wpisujemy import foo.bar, to foo.bar to powinno być w nazwie paczki. To nie zawsze jest regułą, bo czasami jeden projekt potrafi dostarczyć kilka różnych namespace'ów, więc wtedy trzeba wymyślić jakąś wspólną nazwę dla paczki. Często się używa wtedy nazwy dystrybucji. To jest często autorzy bibliotek nadają jakby całemu projektowi inną nazwę niż namespace i wtedy ta nazwa jest w egach. To są takie pliki zip, które można zainstalować, o których wspomnę później, i w ten sposób dostarczyć daną bibliotekę. Nie, staramy się nie korzystać z tych nazw, tylko z nazw bibliotek, nazw tych, które przy imporcie można, które ładujemy w interpreterze, ale zdarza się, że też te dist name są używane. Oczywiście, jeżeli ta sama biblioteka jest dostępna dla Pythona 2x i 3x, to wszystkie dla Pythona 3 będą miały ten prefiks Python 3. Z ważniejszych zmian, które nasz interpreter debianowy w Pythonie, to jest syspath. Syspath to jest w Pythonie taka zmienna, w której jest lista lokacji, gdzie interpreter szuka bibliotek. Czyli jeżeli wpiszemy import foo, to interpreter najpierw próbuje tam w swoich lokacjach znaleźć, później w takim katalogu, który zawsze się nazywał site packages, gdzie można, autorzy zewnętrznych bibliotek mogą wrzucać swoje pliki i wtedy interpreter właśnie domyślnie tam będzie szukał. I do Pythona 2.5 właśnie to nie było zmieniane. W Debianie mieliśmy dokładnie te same, tak samo się ten katalog nazywał, czyli z jedną drobną zmianą. Userlib Python 2.5 site packages i dodatkowo mamy na tej liście też user local lib Python 2.5 site packages. Local to jest dla administratorów, którzy chcą na przykład dorzucić jakieś biblioteki, które są tylko w danej firmie na przykład używane, czy jakieś swoje własne poprawki do bibliotek, które zostały z Debiana ściągnięte. A od Pythona 2.6 zmieniliśmy nazwę tego katalogu na list packages, co to było zrobione uzgodnione na jednym z Pythonów, nie pamiętam już którym, ale właśnie w porozumieniu z autorami Pythona, którzy nawiasem mówiąc opiekunowie w Debianie interpreterów, to są core deweloperzy Pythona między innymi. W tej chwili opiekunem interpreterów i to 2x i 3x jest Matthias Klose, który jest nie tylko core developerem Pythona, ale też na przykład GCC czy Java. Także tak jak na początku wspomniałem, że znaczy nie wspomniałem, było na slajdzie, że Debian jest stworzony przez entuzjastów, to właśnie to jest przykład, że opiekunem interpretera jest ktoś, kto jest naprawdę głęboko w tym projekcie, którym się opiekuje. No i właśnie na tym
Pythonie ustaliliśmy, że żeby, bo jest, powstał taki problem, że ludzie, którzy instalowali Pythona w Debianie, bo jakaś tam aplikacja czy jakaś biblioteka tego potrzebowała, ale też instalowali czy pracowali nad Pythonem tym takim upstream, czyli bezpośrednio ściągniętym z Python.org. Ten Python domyślnie instalował się w user local i tam były wszystkie, sam interpreter i wszystkie, biblioteka standardowa i wszystkie inne biblioteki instalowane dla tego interpretera, tyle tylko, że powstała kolizja, bo ten interpreter instalowany z Python.org domyślnie korzystał z, miał w tym syspath, czyli liście katalogów, gdzie są szukane biblioteki, miał user local lib Python, jakaś tam wersja site packages i tak samo ten user local był na liście katalogów z interpretera z Debiana. Właśnie po to, żeby ten user local, po to, żeby administrator lokalny sobie mógł zmienić, dodać biblioteki i tutaj w momencie, gdy ktoś instalował z Python.org, to te wszystkie biblioteki, które administrator sobie dodał, żeby rozszerzyć ten interpreter debianowy, nagle zaczynały niektóre programy na przykład przestać działać, bo ktoś sobie zainstalował z zupełnie innej wersji Pythona albo inne wersje bibliotek, które nie były kompatybilne z jakimś oprogramowaniem. I dlatego postanowiono, że ten interpreter debianowy będzie korzystał z katalogów dist packages, a nie site packages. I w ten sposób kolizja między tymi dwoma Pythonami nie wystąpi. Także od Pythona 2.6 mamy dist packages, co bardzo często autorzy bibliotek się dziwią, że tak robimy, ale to właśnie było z core developerami Pythona ustalone i myślę, że nawet chyba kilka innych dystrybucji zaczęło tego używać. Chyba Fedora, bo sytuacja się zmieniła jeszcze bardziej w Pythonie 3, gdzie poza tym, że mamy dist packages, dużą pracę włożył Barry Warsaw, czyli prawa ręka Guido, kolesia, który jest autorem głównym Pythona, włożył w to, żeby można było współdzielić, bo w Debianie pozwalamy na instalację kilku różnych interpreterów. Można jednocześnie korzystać z Pythona 2.5, 2.6, 2.7, tą, którą sobie zainstalujemy. To jest podyktowane głównie tym, że wspieramy wiele aplikacji i takie rzeczy, takie frameworki jak Zope na przykład, to bardzo powoli dodają support do nowych wersji Pythona i dlatego na przykład Python 2.5 w aktualnej wersji stabilnej jeszcze jest supportowany przez Debiana, bo Zope w tym momencie, gdy wydawaliśmy, jeszcze nie supportował Pythona 2.6. To jest jeden z powodów, dla którego mamy dwie wersje Pythona. No i właśnie, żeby powstało trochę problemów z tym supportowaniem kilku wersji Pythona, powstało kilka tuli, które bo zwykle jeżeli bierzemy Pythona tylko 2x, 2.6, 2.7, to wersje, ta sama biblioteka dla Pythona 2.5 i 2.6, 2.7 jest dokładnie ten sam kod źródłowy, więc żeby nie marnować miejsca, to powstały tule, które w paczkach dostarczających dodatkowych bibliotek współdzielą te pliki py, a kompilują tylko pliki pyc. Pyc to jest taki bytecode już z przekształconego kodu źródłowego, czyli tych plików py, na kod taki bardziej zrozumiały dla interpretera w skrócie i w dużym uproszczeniu. I ten kod pyc już jest różny dla praktycznie każdej wersji Pythona, bo tego nie można współdzielić plików pyc. Można współdzielić pliki py,
ale niestety interpretery w wersji 2X nie potrafiły, nadpisywały zawsze, jeżeli musiały mieć plik PY i PyC w tym samym katalogu. Czyli jak odpaliliśmy Pythona 2.6, on sobie skompilował plik PY do PyC, a później zrobiliśmy to samo z Pythonem 2.7, to 2.7 nadpisał PyC tego z 2.6 i mało tego, nie tylko nadpisał, ale później jeszcze się potrafił wywalić, jeżeli znowu odpalimy 2.6, który próbował wczytać ten PyC. No i ten problem rozwiązano w Pythonie 3. Wspomniany wcześniej Barry Warsaw sporo czasu i pracy poświęcił na to, żeby można było te pliki współdzielić, czyli żeby nie trzeba było plików PY mieć dokładnie w tym samym katalogu. One są w tej chwili w tym samym katalogu, ale PyC są w innym katalogu. Jest od Pythona 3.2 można generowany dla plików PyC generowany jest podkatalog PyCache, w którym są już każdy interpreter sobie ma unikalną nazwę dla tych plików PY i można to wszystko w jednym katalogu mieć. I stąd interpretery w wersji 3 w Debianie posiadają na tym syspath, czyli liście katalogów, gdzie przeszukiwanych, gdy importowana jest jakaś biblioteka, posiada userlib Python 3 dist packages. W tym katalogu, do tego katalogu wrzucamy wszystkie biblioteki, które są kompatybilne z wszystkimi wersjami Pythona 3. Mimo że ta funkcjonalność nie była w Pythonie 3.1 jeszcze, to my już wiedzieliśmy, że Barry nad tym pracuje i także było część zmian zbackportowanych. To jest jedna z tych zmian w Debianie, której nie ma w oryginalnym Pythonie. Właśnie po to, żeby już te biblioteki, które były wcześniej zainstalowane jeszcze w Squeeze, po upgrade'ie do nowszego Debiana bez żadnych problemów zaczęły działać z nowszą wersją Pythona. Bo tak jak na początku było pokazane, w Debianie bardzo dbamy o to, żeby upgrade'y z jednej wersji Debiana do drugiej były możliwie jak najmniej problematyczne. Ja na przykład ostatni raz Debiana reinstalowałem w momencie, gdy zmieniałem architekturę, tak? To po prostu codziennie robię update, upgrade i od bardzo dawna nie miałem żadnych problemów. A poza tym wspólnym dla wszystkich wersji Pythona 3 userlib Python 3 dist packages jest oczywiście też userlib Python 3.3 dist packages, jeżeli dana biblioteka działa tylko z tą wersją. No a poza tym user local lib dla bibliotek instalowanych przez administratorów, tak żeby mogli sobie zmienić, na przykład jeżeli coś im się nie podoba w bibliotekach, które my dostarczamy, to mogą sobie tutaj dorzucić swoje. Ona jest wyżej na tej ścieżce, także jeżeli tutaj się pojawi jakaś biblioteka, no to ona dany namespace, to tutaj będzie najpierw ta wersja lokalna administratora zaimportowana, a jeżeli tam nie ma, to dopiero te nasze. No i poza tym, jeżeli ktoś chce instalować jakąś zewnętrzną bibliotekę właśnie do katalogów widzianych przez Debiana, no to zwykle się używa setup py, install i później jakieś tam parametry, jeżeli na przykład do którego katalogu, ale jeżeli nie chce się tego wszystkiego ręcznie podawać, to interpreter ten Debianowy posiada opcję install layout dep i wtedy te biblioteki są instalowane właśnie do jednego z najprawdopodobniej do user local, jeżeli niczego nie zmienimy. I będą dostępne z poziomu interpretera dostarczonego przez Debiana. Czyli domyślnie to będzie większość projektów instaluje do user local lib Python jakaś wersja site packages. Dodanie takiej opcji install layout spowoduje, że będzie zainstalowany do dist packages, do user local bin i tak dalej.
Z innych drobniejszych różnic należałoby przynajmniej cztery wymienić. A ThisUtils domyślnie instaluje do user local właśnie, czyli miejsce, w którym standard FHS przewiduje pliki instalowane lokalnie przez użytkowników czy przez administratorów, bo domyślnie ThisUtils właśnie niestety instaluje do katalogu, który był przy instalacji samego Pythona. I to nie zawsze też jest user local, a często user. Dlatego nasza wersja ThisUtils instaluje do user local właśnie po to, żeby nie nadpisywać plików instalowanych przygotowanych przez deweloperów Debiana, tylko do katalogu, który jest przeznaczony dla lokalnych zmian. Setup Tools to jest biblioteka, która rozszerza możliwości ThisUtils i bardzo często wykorzystywana przez autorów zewnętrznych bibliotek. Właśnie dlatego, że można tam... Setup Tools to jest taka jakby nakładka na ThisUtils. Samo ThisUtils to służy do zarządzania, do instalacji zewnętrznych bibliotek. I Setup Tools posiada kilka dodatkowych feature'ów, jest takim rozszerzeniem ThisUtils, dzięki czemu możemy na przykład łatwiej określić zależności między paczkami, a niestety rozwój Setup Tools stanął jakiś czas temu w martwym punkcie. Powstał fork ThisUtils, który rozszerza możliwości Setup Tools. To jest bardzo skomplikowane i sami autorzy bibliotek bardzo często nie mają do wyboru. ThisUtils, Setup Tools, Distribute i Packaging, jeszcze kilka innych projektów i ja sam bym chyba nie wiedział, którego z nich użyć. W tej chwili Distribute, jednym z największych jego zalet jest to, że wspiera Pythona 3, dlatego w Debianie postanowiliśmy użyć właśnie tego forka, dzięki czemu możemy łatwo dodawać biblioteki support dla Pythona 3 w bibliotekach. A z punktu widzenia użytkownika to nie ma większego znaczenia, ponieważ Distribute dostarcza ten sam namespace, czyli jest widziany jako Setup Tools. Czyli jeżeli ktoś w swoim pliku setup.py po prostu robi import Setup Tools, to nawet nie zauważy, że w Debianie ma Distribute, bo Distribute jest kompatybilny z Tetch. Jego głównym zaletą jest to właśnie, że dodaje support dla Pythona 3, dla bibliotek, które wspierają. Tak samo VirtualEnv. VirtualEnv to jest taki program, który tworzy wirtualne środowiska, dzięki czemu ktoś, kto potrzebuje jakiejś bibliotek albo na przykład innej wersji biblioteki niż tej, która jest w Debianie, może sobie z VirtualEnvem stworzyć takie wirtualne środowisko, które skopiuje ten interpreter z Debiana i tam stworzy taki sam podkatalog z tym list czy site packages, gdzie można sobie wrzucać lokalne wersje bibliotek. W ten sposób nie potrzebujemy nawet uprawnień administratora, tylko możemy odpalić kilka różnych aplikacji, które korzystają z różnych wersji bibliotek i nie ma żadnego konfliktu między innymi. Bardzo polecam VirtualEnv zamiast robienia sudo easy install coś tam, bo to za każdym razem jak coś takiego widzę, to mówię, że to jest zło, bo sudo easy install nadpisuje nasze pliki, które my przygotowaliśmy, testowaliśmy. Aktualna wersja Debiana już jest prawie rok testowana i później sporo pracy wkładamy w to, żeby to było stabilne, a później takim jednym prostym sudo easy install ktoś nadpisuje nasze pliki i cały Debian przestaje być stabilny. Także polecam VirtualEnv, nie polecam sudo easy install, sudo pip install, zwłaszcza tej części sudo, czyli instaluj z uprawnieniami administratora. No i poza tym większość tych zmian, zmiany w samym interpreterze to jest dosyć sporo, ale większość z nich
jako że jesteśmy leniwi i nie bardzo nam się widzi supportowanie tych wszystkich patchy, to wszystkie idą tak jak w każdym, nie tylko w Debianie, nie tylko w Pythonie, w każdej patchce jak najwięcej tych patchy pchamy upstream, czyli poprawiamy coś i wysyłamy do autorów, żebyśmy my tym nie musieli dalej opiekować, a dwa, że korzystają na tym inne dystrybucje. Jak my co znajdziemy jakieś bugi, coś poprawimy, to korzystają na tym inni. No, o to chodzi w open source między innymi. No i te, dlatego te wszystkie zmiany idą upstream, a jedną z takich większych, które właśnie jeszcze nie trafiły, to jest multi-arch, czyli odpalanie wielu programów dla wielu różnych architektur, może inaczej, to jest współdzielenie plików w wielu różnych architekturach, czyli mamy gdzieś Raspberry Pi, mamy laptopa, mamy jakiś serwer i możemy to jakby zamontować ten sam system plików na wszystkich trzech systemach, mimo że to są różne architektury. To w tej chwili robimy to tak powoli. Na razie dodajemy support, bo jesteśmy pierwszą dystrybucją, która to próbuje zrobić. A bardzo zależy na tym, żeby coś takiego było na przykład chłopakom z Linaro, czyli tym odpowiedzialnym za ARMA, to co macie w telefonach i tak dalej, bo dzięki temu ARMY są dosyć wolne. Znaczy, w tej chwili już jest procki takie dosyć porządne produkowane, ale ogólnie kompilowanie pod ARMY jest wolne, a dzięki multi-arch można zbudować na przykład programy pod na i386 czy AMD64, gdzie to się dzieje błyskawicznie, czy zrobić to w chmurze, które głównie supportują ten typ procesora, a gotowe binarki dopiero wysłać na telefon, żeby na przykład nie kompilować sobie OpenOffice'a na telefonie, tylko skompilować go sobie na laptopie i wysłać później na ten telefon, jeżeli ktoś chce OpenOffice'a tam. Oczywiście można to zrobić też różnymi innymi metodami, na przykład przez QEMU, ale to jest no nieco wolniejsze niż właśnie multi-arch. I do Pythona dodaliśmy support dla właśnie bibliotek. Nasz sam interpreter supportuje multi-arch od wersji 2.7 i 3.3. Nie jestem pewny, czy 3.3 w upstream już jest, ale w 3.4 na pewno będzie. W Pythonie 2.7 niestety nie będzie, bo Python 2.7 już jest zakończył życie. Jest w tej chwili tylko rozwijane, tylko są naprawiane bugi upstream, a w naszym Pythonie dodaliśmy to, ponieważ przewidujemy, że ten Python 2x jednak jeszcze jakiś czas będzie żył, dlatego tego multi-arch potrzebujemy, bo sporo programów korzysta z Pythona i przejście z 2x na 3x nie jest tak szybkie, jakby niektóre osoby chciały, dlatego pracował nad tym Matthias Klose właśnie, nad dodaniem tego multi-archa i to jest zakończone. Działa. No i teraz druga część. Budowanie. To są narzędzia, które przygotowałem i które w tej chwili chyba... Wcześniej były takie, wspomniałem o tych toolach, które pomagały instalować biblioteki dla różnych wersji Pythona, gdy paczka dostarczała tylko pliki PY, a te toole w momencie instalacji wykrywały, która wersja Pythona jest zainstalowana na laptopie czy na danym serwerze i byte kompilowały pliki PyC dla wszystkich supportowanych przez Debiana wersji Pythona. Z nimi były drobne problemy, bo na przykład bardzo często się zdarzało tak, że
dana biblioteka w momencie, gdy była pisana, nie przewidziała różnych rzeczy, które wprowadzono w nowszych wersjach interpretera. I w ten sposób, mimo że my w momencie, gdy wydawaliśmy Debiana, to dana biblioteka działała z wszystkimi wersjami interpretera, to na 2 lata czy 3 lata później, gdy pojawił się nowszy Python, to ta biblioteka przestawała działać. No i tego nie dało się przewidzieć. A poza tym kilka technicznych rozwiązań powodowało, że upgrade'y nie były do końca przewidywalne, co nas bardzo niepokoiło, bo tak jak po raz kolejny wspomnę, w Debianie bardzo dbamy o stabilność i jeżeli jakiś upgrade nam nie przechodzi, no to jest coś nie tak, dlatego powstał trzeci tool, DHPython, który trochę inaczej rozwiązuje te problemy, czyli już nie jest byte kompilowany w momencie, nie są jakby wersje Pythona wykrywane dynamicznie w momencie instalacji, tylko w momencie budowania, więc jest zahardkodowana wersja już w paczce. Ale to o tym za chwilę. Pierwszym z takich narzędzi, które myślę, że warto poznać, a te wszystkie narzędzia ja przedstawię po to, żeby na samym końcu, bo celem jest zaznajomienie Was z metodami instalacji bibliotek Pythona The Debian Way, czyli taki w sposób debianowy, żeby nie nadpisywać naszych plików, żeby można było łatwo odinstalować na przykład, bo do tej pory ani distutils, ani setup tools, ani distribute nie posiada opcji uninstall, czyli jeżeli ktoś zainstaluje jakąś bibliotekę, nagle się okaże, że pół systemu przestaje działać, bo jeden pliczek gdzieś tam zmienili, to nie da się tego odinstalować. Trzeba cały system później szukać i to zdarzało się. Ja miałem, już kilka osób mnie o to prosiło, żeby właśnie naprawić system po czymś takim. To jest bardzo ciężka praca, dlatego znając te narzędzia będziecie mogli łatwo stworzyć sobie takie własne paczki albo skorzystać z repozytorium z paczkami z PyPy, o czym na samym końcu, ale po kolei. PyBuild to jest narzędzie, które wykryje zainstalowane wersje interpretera i spróbuje skompilować czy zbudować rozszerzenia czy moduły dla wszystkich wersji Pythona. Jeżeli mamy Pythona 2.5, dla 2.5, dla 2.6, dla wersji debugowej, dla Pythona 3, a nawet dla PyPy'a na przykład. Nawiasem mówiąc, kilka dni temu została pierwsza paczka zaakceptowana w Debianie PyPy Simple JSON, korzystająca właśnie z PyBuilda. Jeżeli jesteśmy w katalogu ze źródłami danej biblioteki, wystarczy, że odpalimy PyBuild i to wszystko. On spróbuje sam znaleźć interpreter, które wersje interpretera są zainstalowane, zbudować na nich i mało tego, domyślnie zainstaluje, odpali testy i zainstaluje pliki pod katalogu Debian, nazwa TMP na przykład, albo nazwa jakiejś paczki, jeżeli wykryje. Także już jest prawie jesteśmy gotowi do instalacji tego, przygotowania samej paczki. Jest integracja z systemem DH. To jest taki Dev Helper Sequencer. To jest ktoś na sali wie, czym jest Debian Rules? To może szybko wyjaśnię. Paczki w Debianie przygotowuje się, tworząc podkatalog Debian, w nim między innymi dwa takie główne pliki, Debian Control i Debian Rules. Debian Control to jest plik, w którym opisujemy na przykład nazwę paczki, autora, opis, zależności, a Debian Rules to jest
plik makefile, w którym opisujemy, w jaki sposób zbudować tą daną paczkę. Czyli jak mamy, ściągamy sobie jakiś tarball, rozpakowujemy go, tworzymy katalog Debian, w nim plik Debian rules i teraz te wszystkie tule debianowe, które próbują skompilować, zbudować dla różnych architektur, będą korzystać właśnie z tych plików. Między innymi w Debian rules będą szukać takiego przepisu, jak w ogóle zbudować tą paczkę, bo są naprawdę bardzo, jest bardzo wiele różnych systemów budujących. Jest AutoTools, jest CMake, jest WAF napisany w Pythonie, którego nie bardzo lubimy. I te tule jakby nie ma takiego wspólnego interfejsu do tych wszystkich narzędzi, że można odpalić takie polecenie i wtedy zostanie skompilowana dana biblioteka i stąd ten Debian Rules, który tłumaczy innym toolom debianowym, jak tutaj skompilować, jak to zbudować, czy jakie parametry przekazać do GCC i tego typu rzeczy. I to jest Debian Rules, który jest plikiem makefile i zwykle na samym początku, jeszcze parę lat temu, to było kilkadziesiąt linii kodu, które często też dla początkujących były trudne do napisania. I dlatego Joy Hess, autor DevHelpera, czyli takich zestawu bibliotek, które wspomagały budowanie, napisał DH Sequencer, dzięki któremu ten Debian Rules to mogą być tylko dwie linijki. Dwukropek, jako procent dwukropek, jako nazwa działania, które chcemy zrobić, na przykład build. Jeżeli wpiszemy Debian rules install, no to te wszystkie tule będą próbować instalować daną paczkę. Jeżeli build, no to będą budować. I dzięki DH możemy właśnie sprowadzić ten Debian Rules do dwóch linijek. Pibble Build integruje się z tym systemem dzięki takiemu parametrowi Build System PyBuild. Sam PyBuild sam w sobie jest napisany w taki sposób rozszerzalny bardzo. Obsługuje AutoTools, DistUtils i kilka innych systemów budujących i bardzo łatwo można w nim go rozszerzać czy wyłączać na przykład testy dla konkretnej wersji Pythona, czy zmienić parametry wywołania dla Pythona 2x albo tylko dla 3x i jest naprawdę bardzo konfigurowalny, ale może trochę przyspieszę. Czyli jak już zbudujemy rozszerzenia dla wszystkich interpreterów, to następnym toolem, który jest wykorzystywany, jest DH Python. Tu mamy oddzielnie DH Python 2 dla Pythona 2 i DH Python 3 dla Pythona 3. Te tule służą do tego, żeby przejrzeć te wszystkie zainstalowane pliki, zainstalowane jeszcze na razie w podkatalogu Debian nazwa paczki, sprawdzić, czy jest wszystko ok, czy wyciągnąć zależności, jeżeli dana, dzięki na przykład setup tools możemy określić, że ta biblioteka zależy od jakiejś innej biblioteki albo wymaga w jakiejś tam innej wersji, to DH Python właśnie próbuje raz, że wykryć te wszystkie zależności i przetłumaczyć je na nazwy debianowe, bo na przykład jeżeli biblioteka, nie wiem, SQL Alchemy wymaga MySQL DB biblioteki, no to w Pythonie to się nazywa tak, a w Debianie to już jest zupełnie inna nazwa. Najprawdopodobniej Python myślnik MySQL DB, ale niekoniecznie. I DH Python właśnie próbuje to przetłumaczyć, korzystając z tych wszystkich reguł dostępnych w polityce, ale też z różnych wyjątków.
Czyli ten tool generuje zależności. Jeżeli zainstalujemy na przykład do user local, to przenosi do user lib. Jeżeli zainstalujemy do site packages, przenosi do dist packages. Jeżeli na przykład w Pythonie 3 w tej chwili już nie ma możliwości importu z plików foo module.so, to słówko module wywala, usunie z nazwy plików i tak dalej. Robi taką walidację tego wszystkiego. Poza tym generuje pliki maintainer scripts, które służą właśnie do tego, żeby w momencie instalacji paczki skompilować pliki PyC. Poza tym, do tego służą między innymi tule PyCompile, PyClean, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakie wersje supportowane są Pythonem, to możemy skorzystać z PyVersions. Ale to może ominę, bo niestety czas nam się kończy. Szybko, jak z tego korzystać? Jeżeli mamy jakąś wersję biblioteki, w jakiejś wersji Debiana, chcemy ją zbackportować do wcześniejszej, to najprostszą metodą jest wpisanie apt-get source, nazwa paczki lub użycia narzędzia dget, który mu przekazujemy tylko plik DSC, ściągnie, rozpakuje paczkę, dodajemy nowy wpis w changelogu i budujemy. To jest najprostsza metoda, jeżeli już jest paczka dostępna w Debianie, chcemy ją tylko przenieść do innej wersji. Ale nie zawsze tak jest. I to chyba ta część, którą niestety nie starczyło mi czasu, ale która jest najbardziej interesująca, czyli gdy nie mamy danej biblioteki w ogóle w Pythonie, co możemy zrobić? Możemy zainstalować paczkę Python stdeb, napisaną, przygotowaną przez Andrew Stroh, dzięki której, która dostarczy nam narzędzia takie jak PyPy install i Py2DSC. Dzięki PyPy install możemy po prostu wpisać PyPy install, nazwę biblioteki i to narzędzie ściągnie nam z PyPy'a, czyli takiego repozytorium bibliotek Pythonowych, w którym jest około 20 czy 30 tysięcy bibliotek, także Python naprawdę ma sporo tego. Ściągnie, rozpakuje, przygotuje ten plik Debian, katalog Debian, wypełni go najlepiej jak potrafi, zbuduje paczkę i zainstaluje. Jednym poleceniem mamy wszystko i w ten sposób nie musimy korzystać z setup tools, z distutis i żadnych innych dziwnych rozwiązań. Mamy od razu paczkę, którą możemy odinstalować. DPKG wie, jakie pliki instaluje, więc jeżeli byłby jakiś konflikt, to DPKG już nas poinformuje o tym, że taki plik już masz, co chcesz zrobić. Możesz albo to zainstalować, albo to. Drugie polecenie Py2DSC zrobi dokładnie to samo, tylko nie będzie instalował, tylko przygotuje paczkę źródłową Debiana, więc będziemy mogli sobie ją zmodyfikować. Ja często na przykład jak coś nowego paczkuję, to korzystam z tego polecenia. To mi przygotowuje jakąś wstępną paczkę, ja ją później tylko dopieszczam. No i druga rzecz napisana przez Natalię Fryderyk w ramach Google Summer of Code to jest PyPy2Deb. To jest takie narzędzie, które konwertuje całe repozytorium PyPI do repozytorium Debiana. Czyli to będzie dostępne na pypydebian.net, z tym, że w tej chwili jest tam niewiele paczek, bo szukam jakiegoś serwera, gdzie będzie można to na stałe ustawić, żeby paczki były konwertowane automatycznie, jak tylko ktoś wrzuci do PyPI, żeby od razu się pojawiało jako paczka debianowa. I w ten sposób nie będzie trzeba już w ogóle korzystać z
tych wszystkich różnych narzędzi. Wystarczy dodać sobie źródło w etc apt sources list z tym repozytorium i mieć dostęp do nieoficjalnych, no bo to paczki stworzone dynamicznie to jednak to nie jest to samo, co przygotowane przez kogoś, ale jednak dostęp do tych wszystkich bibliotek z poziomu apt get install. No i jeżeli mamy chwilę czasu, to no niestety nie udało mi się pokazać w praktyce tych rzeczy, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę po wykładzie pokazać. A wcześniej może, nie wiem, jedno czy dwa pytania, jeżeli możemy jeszcze. Jakieś pytania są? Śmiało, pytania można zadawać. Niekoniecznie otrzymacie odpowiedzi, ale... Okej, jak nie ma pytań, to dziękujemy za wspaniałą prelekcję. Jeszcze brawo. Może, tak? Podobno. Okej, jak masz, to super. Jeszcze dwa pytania w takim razie do was. Może się obudzicie. Pierwsze pytanie, od której... Bo podobno są dostępne koszulki dla uważnych. To pierwsze pytanie, czy ktoś pamięta, od której wersji Pythona zmieniony został katalog na site packages na dist packages. Tu chyba pan był pierwszy. Tak. Od której? Mikrofon nie działa. Od wersji 2.6. Dobrze. Brawa dla pana. I pytanie drugie. Kto potrafi wymienić jak najwięcej aktualnie supportowanych przez Debiana wersji Pythona? Osoba, która wymieni najwięcej, będzie zwycięzcą. To jest pytanie podchwytliwe. Prawdopodobnie jest wyciszony. Wersje 2x i 3. Ale konkretnie proszę wymienić. 2.5. 2.6. 2.5, 2.6, 2.7 było też. Aktualnie supportowanych przez Debiana. To podchwytliwe może być. I 3.0 bodajże. No to 3 dobre pan wymienił, bo 3.0 akurat nigdy nie było supportowane. Ktoś potrafi więcej? No to 2.5, 2.6, 2.7 i czy tam nie było 3.3? 3.3 jest tak. I póki co więcej nie wiem. No to już 4, jeszcze może być lepiej. Ktoś zna jeszcze więcej? To jest wersja 2.5, wersja 2.6 w Debianie Stable, wersja 2.7 aktualnie w Debianie Testing, wersja 3.0, z tego co pamiętam 3.2 i 3.3. 3.0 niestety nie było nigdy. Nie było nigdy sportowane. Nie było nigdy. Ale myślę, że ten pan był najbliżej, bo wymienił wszystkie supportowane poza 3.0, trochę więcej wymienił niż trzeba, ale... Brawa za znajomość. To zapraszamy na tyły po nagrodę. Dziękuję za wspaniałą prelekcję. Jest parę minut przerwy. Zapraszamy do wypełniania ankiet przygotowanych przez naszych sponsorów. Zapraszamy na kawę i do zobaczenia za parę minut na kolejnej prelekcji.